Cześć, to Ernest. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie, ja jestem Holm i w tym odcinku zacznijmy od wyników z poprzedniego odcinka. Oto zwycięzca zestawu Vertexa. Jeśli wy też jesteście chętni do wzięcia udziału w takim konkursie, to pod tym odcinkiem do wygrania jest legendarny pakiet 3 skinów. Zawiera on 3 wyjątkowe obiory cienia. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że w tym momencie zostawicie łapkę w górę, dowolny komentarz oraz suba na obu naszych kanałach. Tak mało wystarczy, aby wziąć udział w super konkursie. Same skiny są bardzo ładne i myślę, że to jest jak dotąd najlepszy pakiet. Wyniki ogłosimy w następnym odcinku o Pogromców Mitów. A w temacie mitów to w tym filmiku zajmiemy się nowym przedmiotem, fontanną kwitości. Rzucimy też okiem na ogromne piłki plażowe na mapie i sprawdzimy możliwości nowego rekwizytomatu. Dobra, przejdźmy już do pierwszego mitu. Co się stanie, gdy wrzucimy fontannę obfitości do wiru lub gejzeru? Jak to już się stało standardem naszej serii, oczywiście musimy sprawdzić, co się stanie, jeżeli wrzucimy fontannę obfitości do wiru. Odcinek bez wirów to nie odcinek. No dokładnie. Także rzucamy. Gotowi i hyps, siup, leci. Lecą. Ale to jest strasznie w dół. Sprawdźmy może od boku. Mhm. Dobra, dobra. Sobie tutaj stanę. O, i... ups. O kurde, ej, tak jakby były strasznie ciężkie i spadały, wiesz? Mhm. O kurde. W końcu to jest ile? 6 litrów? No 6 litrów. 6 litrów tak... piczka? Coś takiego? Dosyć dużo bym powiedział. Taka grzewa potężna. Także 6 litrów dosyć sporo. No, jest inny efekt. Jest na pewno inny efekt niż z innymi rzeczami. Mhm. Tak, tak, ale reagują. Reagują. Ale reagują. Najbardziej. Tylko, że bardzo szybko spadają. Mhm. Tak, nieważne jak rzucić. A nie! Teraz żeś zrobił jakiś boski rzut! Co jest? Kurde! Jak leci dalej? Ale rzuciłeś chyba od środka, nie? Mhm, tak, tak. No to od środka rzuciłem. Nie da się rzucić, tak czy siak, w normalnej grze. A on, zobaczmy jeszcze ten wir. Jestem ciekawy, czy na ten zareaguje. Dobra. No kurde, ej, byłem pewien, że nie zareaguje. Leci! No o, zobacz jak poleciało! Oj, się potłukło na koniec jeszcze elegancko. Fajnie, fajnie. A gejzer? Zobaczmy gejzer. Gejzer myślę, że już... że nic, no. Tyle razy nas zawiódł, że... No, z gejzerem nic niestety. Tylko sobie chlupa. Fontanna obfitości reaguje na wiry. Fajnie. Teraz sprawdzimy, czy fontanna obfitości dodaje HP w kulce. Dobra, Hom, teraz sobie zobaczymy, czy nowa fontanna obfitości leczy nas, gdy jesteśmy w kulce. Teraz mam 120 HP. Teraz mam 120 HP. I rzuć we mnie raz, tak dla testu. Okej, okay, działa. Mhm, działa, tak. A w kulce... Skakaj do kuli. I... Nie działa. Nie działa. Nie działa. Czyli tak jak chyba powinno. Tak jak powinno. Tak powinno być. No. Mhm. Fajnie, fajnie. Dobra, to warto wiedzieć. Kolegi, w kulce nie uleczycie. Fontanna słusznie nie leczy graczy w kulkach. Dalej, co się stanie, gdy rzucimy fontanną obfitości w nowy granatnik zbliżeniowy? Ernest, przygotuj teraz zgrzewę, mm-hmm. ponieważ teraz rodzimy, czy coś się stanie, jeżeli strzelę moim granatnikiem zbliżeniowym. A ty rzucisz oczywiście zgrzewą. Mm-hmm. Ja obstawiam, że przeniknął przez siebie. Że ja to nie również. Jest taki obiekt jak gracz. Czy jakaś, ja nie wiem, przeszkoda. Nic się nie stanie. Okay, to strzela gdzieś obok ciebie. Czekaj, może ja rzucę pierwszy do testu. Dobra. Jeszcze raz. Czekaj. O, przeszkodowałeś. Okay. Moje zgrzewy. Spróbuj jeszcze raz ty mi troszkę rzucić. Przenika. Dobra, przenika. Tak, ja, widziałem to, przenika. Przenika, czyli przenika. Nic się nie dzieje. Nowy granatnik nie widzi fontanny obfitości i na odwrót. Jak widać, fontanna obfitości kompletnie ignoruje jakiekolwiek nasze pociski. Czy to granatnik, czy to RPG. Pora przetestować ogromne piłki plażowe. Zacznijmy od mitu. Co się stanie, gdy duża piłka wleci do oceanu? Dobra. Gdzie ona jest? Ale poczekaj. poczekaj. żebyś nie poleciał na księżyc, czy słońce jeszcze. Dobra, ale w tym micie teraz pora sprawdzić, co się stanie, gdy taka piłka leci do oceanu. Tutaj Holma trochę poniosło, ale na szczęście go powstrzymałem. Poleciałem. Ale dobra, na trybie kreatywnym to będzie bardzo proste, więc lecimy. O, widzicie jak się, o. Może w glaszkę mi zebrałeś. Dobrze, że mamy to latanie. Dobra, a, palma. Ktoś nie będzie lepiej odbijać, jak będziemy w to uderzać? Uderzanie nie, chyba nic nie daje. No, to ma sens. Powinno się przebić.
Przerwałeś moją tutaj sesyjkę. Ale w sumie co w Fortnite ma sens w sumie. Okej. Okay. Uwaga, jakby coś się stanie, co obstawiasz? Ja myślę, że zniknie. Zas się ją po prostu i tyle. Bo zazwyczaj w oceanie właśnie wszystko tak zasysa. Pochłania. Dobra, uwaga. O kurde, odbiła się! Co jest? Ale... Stoi sobie! Magiczna piłeczka! O kurde! Dalej można odbijać! O, tutaj dotykamy się wody, bo jak dotkniemy wody, to umrzemy po prostu. Znikniemy. Ale piłka ma się dobrze w wodzie. Czuję się jak ryba, ale na wodzie. Piłka w wodzie. Ale na wodzie. Piłka plażowa. Dobra, Hom, teraz jak już poruszyliśmy ten temat piłki plażowej, to przy okazji sprawdźmy sobie, co się stanie, gdy taka piłka wpadnie do wiru. I do gejzeru jeszcze zobaczymy. To szukamy następnej piłki. Tamta piłka już tam nie chce, by tam odwija się po wodzie, pod tafli oceanu. Nie lepiej byśmy tamtą wyjęli. Ale wiesz co jest tam piłka? Druga się... Piłka jest w przyjemnym parku, tutaj blisko wiru. A czy tutaj jest piłka, ale... A też w sumie blisko wiru, dobra. To blisko teraz jest, sobie weźmiemy tą piłkę. Tą piłkę na środku mapy. No to co? Zobaczmy ten wir najpierw, to chyba się nic nie stanie. Z tego... Wydaje mi się, że może zadziałać. Nie, tutaj nic. No i a zwykły strumień powietrzny? Ejejej. Taki poziomy? To jest chyba za duży na zwykły strumień. No zobaczmy. Dobra, uwaga. Przestań. Dobra, uwaga. Nie, teraz uwaga, dobrze uwaga, będzie właśnie. Okay. Wląduje idealnie na strumień powietrzny i co się stanie? Nic. No. Nic. Nic, a nic. A gejzer? Chodźmy na gejzer. Uwaga. O, wląduje obok gejzeru idealnie. Dobra. Ja się wrzucę do gejzera. Dawaj, no. Jaka piłka. O nie, coś nie działa. Chyba nie chcę źle uderzyć. O, uwaga. O, oj, nic, też nic. No, gejzer to jest... Strasznie lamerski jest ten gejzer, no. Tylko na graczy reaguje. Fajerski gejzer. No, to nie mogę się nie zgodzić. O Jezu. Ale piłka jest fajna. A Hon, a co jak weźmiemy piłkę na maksymalną wysokość? Tutaj nam Hon buduje linijkę, że tak powiem, jak nazwać. Kończyła mi się linia. Okej, sprawdźmy, co się stanie, jak wbijemy piłkę na maksymalną wysokość. Bo tego jeszcze chyba nikt nie zrobił. Dobra, to będzie ciężkie, musisz mi pomóc. Ej, buduj, dawaj, co się zrobi? Mam, nie mam! Dawaj, balasta tutaj. Balast. Kurde, żeby nie spadła. To mogę balę. Jest! O, dobra, mam. Mam ty dłużej. Kielka zapała. Dawaj, łap. Nie widzę takiej opcji, żeby spadła na to. Nie widzę... O kurde, dobra. Nie widzę takiej możliwości w ogóle. O kurde! Tutaj panie, jak piłka zaś nie był. Czy można napompować piłkę? Jakąś roślinkę wybudowaliśmy, zobacz na to. Uważaj. Jaka to kurwa. Zrobisz to dosłownie jeden moment. Dobra, ostrożnie. Dawaj. Jest! Jeszcze wyżej nie dostanie, to już jest najwyżej. O. No to... Wyżej budować nie można. A czekaj, a zobaczmy co się stanie jak postawię bounce pada. Chyba nic. A nic. Nic. Spadaj tam na dół. No, kula się zwalaj stąd. O.
Bala. Już się odbił. Ja pierdolę. O kurde. Mamma mia. Knocuch. A Holm, Holm, no. Co, jak się uderzył dwie piłki? Jest co robić, Holm. Bilas. Bila leży. Dwie bile. Dwie bila. O jest. Okej. Zaraz będzie wielkie zderzenie tutaj. Wielki bil. Dwie wielkie bile się zderzą. O nie. Dobra, chyba możemy opuszczać już. Tak, spuszczaj bile. Byśmy musieli stuknąć. No. No nie uderzył się idealnie, ale... No nie uciekaj tam. O kurde, 102 bicia widziałeś? Odbiliśmy piłkę. O, uwaga! Co jest? Zawróciła się. Drzewa, coś chodziło niestety. Nie, czekaj, a czy nie odbiła się od piłki przypadkiem? Tak, odbija się od piłki, zobacz, zobacz. No, od piłki też. O, czyli się odbijają pimpcie. Jest, tak, tak, odbijają się. Działają na siebie. O, dwie bile się połączyły, no i kozak. Co? Jeszcze przedziżenie, no nie mogę. Nie. Okej, okay, starczy już piłek plażowych. Sprawdźmy teraz, co się stanie, gdy zamienimy się w skrzynkę i nas ktoś otworzy. Okej, okay, Hon, co teraz zrobimy? Proszę mi otworzyć, bo musimy sprawdzić, czy coś ze mnie wypadnie. Dobra, to poczekaj, zatrzymaj się. Okej, okay, uwaga. Ja poczekaj, muszę wylądować. Czyli tak, w skrzynkę. W skrzynkę można się zamienić, okej. Okay. Można. A co się stanie, jak ktoś nas otworzy? No właśnie. Uwaga. O kurde, co jest? Ale to wiesz, tam sam to wstawiłem. Czekaj, a czy można tworzyć samego siebie? Tak, można, zobacz. A nie, nie mogę. Jest przycisk, ale można, nie mogę. Jest przycisk, ale nie można. O. Aha, czyli po prostu wypada to, co było wsadzone do tak, skrzynki. Tak. Dalej w temacie nowej zabawki odpowiemy sobie na pytanie. Czy nową bronią możemy się zamienić w lecącą rakietę? Sprawdźmy to. Okej, okay, Hon, teraz zobaczymy, czy nową bronią do Prop Hunta możemy zamienić się w rakietę. Taką, o, właśnie taką, o, rakietę. Życzę powodzenia. Dziękuję, dziękuję, przyda się. To wyszedł tak dla testu. Okej, okay, leci bardzo wolno. I już mogę powiedzieć, że się nie da. Nie, to jest logiczne raczej. No nie, na pewno nie. Na koniec tego odcinka sprawdzimy, co się stanie, gdy zamienimy się w oponę. Czy nadal będzie może skakać po oponie, a raczej po nas? O. Ała! Co ty robisz? O, przepraszam, proszę, nie wiedziałem, że jesteś oponami. Do widzenia. O nie, czyli opony nie odbijają, kiedy się zamienimy w nie, tak? Proszę na mnie więcej nie skakać. Przepraszam. Ja tu sobie stałem tylko. Myślałem, że będę mógł się odbić na oponce, a ty... Jak poleciała skrzyneczka. Patrz, Hon.